co ty się w ogóle ubrałeś? Przecież my na akcję jedziemy. Pokryją mu. O co ci znowu chodzi? Co jest nie tak? No przecież ciebie z Szymiszowa widać. Nie widać, nic nie widać. Cicho bądź, Krzysiek śpi, a poza tym ciemne okulary mam. O matko. Dobra, to cały bajzu już prawie spakowany. Najpierw tutaj na osiedlu czy na Rychla? Nie, na osiedlu czy nie, to już o tej godzinie ta tłumy będziesz miała przy śmietniku, no coś ty. Ty, a nie ma jakiegoś takiego miejsca, żeby to tak wziąć, wszystko razem na legalu oddać, a nie tak pod śmietnikiem zostawiać? Jak to potem wygląda? Ta, jasne. Krzyśka znasz? Z pod trójki? Nie. No to on kiedyś tak starą kanapę tak wystawił i co? I siedzi teraz. Na tej kanapie? Nie, za śmieci siedzi. Coś mi to śmierdzi. A to te ryby z tej starej lodówki, to się nie przejmuj to. Tam? O, dobra. Tam popatrz. Szkoda, że się nie załapaliśmy na ostatnią zbiórkę gabarytów. No w sumie szkoda, no bo to było parę dni temu, no człowiek zapomniał, no i tyle, no. Ale no, to teraz porozwozimy po blokę i będzie po sprawie, no. U nas to już się nie dało w ogóle tego wywalić. Widziałaś? Taka sterta krzesła, nie, chyba całą świetlicę wywalili. A mówiłam ci, żebyś się przygotował do wywózki, mówiłam ci. Mówiłaś, może i mówiłaś, no ale nie wszystko muszę pamiętać przecież. Kurczę, i to tak będzie leżało do następnego odbioru, no to słabo. No? Ty patrz, taka jak nasza. Ty, tak zaraz nie gadaj o pralkach, tylko się lepiej skup, żeby nas nikt nie przyuważył tutaj. Bo jak nas złapią, to potem zarządca wszystkim mieszkańcom będzie kazał płacić. I pomyślą jeszcze, że my jacyś nieporządni czy coś. Ach, to resztę podrzucimy na Rychla. Albo na koszary jeszcze chodź. Ty, bo ja ostatnio czytałam w tych internetach, że o to środowisko, to trzeba dbać o tę faunę i fionę. Co? No bo tam, gdzie my te śmieci wyrzuciliśmy, to przecież my z Bartusiem chodzimy na spacer. To komu my śmiecimy? Sobie? No nie no, my śmiecimy im. A oni? Nam? No tak. No to co ja mam z tymi śmieciami zrobić? Ty weź ty chociaż raz w życiu zaśmieć, albo nawet zaśmieć przykładem. No to co mam zrobić? Stój! Ekobox? A to box, to ja to znam, to młody przecież na tym gra cały czas. Nie, to ja wiem, co tam sprzedają. Nie, ja coś o tym słyszałam. Ty chodź zobaczymy, chodź. Nie, zaraz na Rychla będą kolejki, góry, śmieci zawalone. O, nie marudź tylko. Jezus Maria. Ty! Patrz, nie mogę, tu jest napisane, że za darmo. Za darmo, to wiesz, co można dostać. Czyli zamiast zostawić te wszystkie śmieci na osiedlach, gdzie będą czekały na kolejną wywózkę, można przywieźć... Te wszystkie nasze graty tutaj, tu je zostawić, po prostu, za darmo. Nawet mądre jest, to ja o tym na osiedlu opowiem. No, to wtedy zaświecisz przykładem. Zaśmiecę przykładem. To były nasze wygłupy, ale śmieci to nie żarty. Bo sami widzimy, co się dzieje na osiedlach przy śmietnikach. Sami widzimy, komu śmiecimy. Oczywiście zarządca może to wszystko posprzątać, ale to my, mieszkańcy, za to zapłacimy. Zamiast trudzić się i brudzić i wywozić śmieci pod osłoną nocy nie wiadomo gdzie i nie wiadomo dokąd, można je po prostu przywieźć tutaj. A co możemy tutaj wyrzucić? Praktycznie wszystko. Elektronika, papier, szkło, gruz, cokolwiek. Jak nie mamy jak tego przewieźć, przyjedźmy tutaj, wypożyczmy bezpłatnie przyczepkę. Pamiętaj, jak masz śmiecić, śmieć przykładem.